Na koniec pytanie, co łączy przylądek Canaveral na Florydzie i Skórzewo pod Poznaniem. I tam, i tu trwa nerwowe oczekiwanie na to, co przyniesie styczniowa misja promu Atlantis. Jeden z mieszkańców Skórzewa, Andrzej Karpiński, pomalował fragmenty budowane przez astronautów Międzynarodowej Stacji. Brzmi kosmicznie? Szczegóły Paweł Osas. Pan Andrzej Karpiński jest jedną z nielicznych osób, które potrafiły sprostać wymaganiom konstruktorów kosmicznych anten. Tutaj mamy primer, czyli specjalny podkład. Do pana Andrzeja zgłosił się wrocławski naukowiec. Poprosił go o pomalowanie anten, które mają polecieć w kosmos. Okazało się, że kilka słoików farby i lakierów kosztowały tysiące euro. Głównym atutem tej farby jest zupełny mat, specjalna faktura, która uniemożliwia odbijanie się światła słonecznego. Farby, których użył Andrzej Karpiński, są odporne na temperatury od minus 180 stopni do plus 180 stopni Celsjusza. To dlatego, że od strony Słońca temperatura stacji kosmicznej to ponad 150 stopni. Ta sama stacja, pozostająca po stronie cienia, znajduje się w temperaturze minus 150 stopni Celsjusza. Anteny, które malował Andrzej Karpiński, znajdują się w tak zwanym module Columbus. To sfinansowany przez Europę fragment Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Anteny mają pomagać w komunikacji radiowej. Moduł Columbus w kosmos wyniesie prom Atlantis. Start zaplanowany jest na 10 stycznia. Paweł Osses, teleskop. Wahadłowiec Atlantis jest w drodze na orbitę. Astronauci mają kontynuować pracę przy rozbudowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A co nas to obchodzi? Ano obchodzi, bo w Poznaniu, a dokładnie w Skórzewie pod Poznaniem jest osoba, która do tego startu się przyczyniła. To Andrzej Karpiński, który pomalował fragmenty budowanej stacji. Dla Andrzeja Karpińskiego to jeden z najszczęśliwszych dni w życiu. 20 lat się tym zajmuję i niesamowita rzecz. No, umieścić swoją pracę w kosmosie to jest naprawdę niezwykła satysfakcja. Pan Andrzej zajmował się jednym detalem. Pomalował anteny. Był jedyną osobą, która sprostała kosmicznym wymaganiom agencji NASA. Anteny mają w przyszłości pomagać w komunikacji radiowej, ale przydały się już teraz, bo przed startem promu wyczerpał się akumulator, który zasilał system wysyłania komunikatów z promu na Ziemię. I za pomocą właśnie anten ARIS będą w tej chwili dochodzić meldunki o stanie technicznym wahadłowca. Jest to niezwykle ważne, ponieważ decyduje to o szczęśliwym powrocie wahadłowca na Ziemię. Tym razem w kosmos poleciało 6 kosmonautów. Ich głównym zadaniem będzie rozbudowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci dołączą do niej sfinansowany przez Unię Europejską tzw. moduł Columbus. Atlantis ma wrócić na Ziemię za 10 dni.